Dziękuję! Głosujcie na mnie! Głosujcie na mnie! Seks ze mną jest jak szampon, kosztuje 13,50. Fasola... ale poczekajcie, no właśnie chciałem powiedzieć, fasola nie przydaje się w biurze, za to bób, tak. Dlaczego? Dobrze, drodzy państwo, zapraszam teraz do tej sceny Maćka. Ja zagram z Maćkiem i uwaga, zapraszam również jedną osobę z publiczności, którą wybiorę, ale to będzie bardzo proste zadanie, bardzo miłe i przyjemne, więc zróbmy tak, a ja sobie kogoś tutaj, a zróbmy pan. Zapraszam, to będzie bardzo przyjemne zadanie, zapraszam, brawo dla pana. Proszę usiąść tutaj w tym miejscu. Dobrze, drodzy państwo, zabawa będzie polegała na tym, że ja będę ministrem nieistniejącego ministerstwa i pan będzie taką moją szarą eminencją, dobrze? Za każdym razem, jak na pana spojrzę, to pan musi mi pokazać tak albo tak. Tak oznacza, że muszę odpowiedzieć w sposób pozytywny, a tak, że mam w sposób negatywny odpowiedzieć. Nic więcej pan nie musi robić, tylko tak albo tak. Tak nie pokazywać, bo nie wiem wtedy, co zrobić. Więc uwaga, ministrem jakiego nieistniejącego, niepotrzebnego ministerstwa będę? Nieistniejącego. Nieistniejącego. To jeszcze istnieje. To jeszcze istnieje. Czego tam powiedział? Okej, okay, tutaj co było? Seksu i biznesu. Dobrze, zróbmy to. Niech będzie Ministerstwo Seksu i Biznesu. Maciej będzie mi zadawał pytania, bo jesteśmy w Tokszole. Ja krzyknę 3, 2, 1, a państwo krzykną Ministerstwo Seksu i Biznesu. 3, 2, 1? Ministerstwo Seksu i Biznesu. Dzień dobry, panie ministrze, gratuluję utworzenia resortu i od razu pytanie, czy faktycznie uważa pan, że biznes nie istnieje bez seksu? Tak, absolutnie nie ma takiej opcji, żeby te rzeczy rozłączyć, nie da się. Wszystkie moje rozmowy biznesowe zawsze finalizowałem seksem. Czyli uważa pan, że nie może być dwóch kontrahentów, którzy dokonują jakiejś biznesowej transakcji bez seksu? Nie, absolutnie, po prostu ja tak mam. Czyli zrobił pan ministerstwo nie sondując społeczeństwo, tylko jakie panu jest potrzebne? Nie. Ja gadałem z moją rodziną, z moimi znajomymi i zrobiliśmy też sondę na Twitterze. Czy pan powiedział o rodzinie? Jest pan żonaty? Tak, mam żonę, bardzo ją kocham, jesteśmy małżeństwem od wielu lat. Czy pańska żona popiera to, że każdą transakcję biznesową kończy pan seks? Nienawidzi tego, nienawidzi, zawsze się na mnie wkurza, no powiem szczerze, no ale kobitki takie są, no. Czy założył pan ministerstwo po to, żeby móc uprawiać seks w biznesie i mówić żonie, słuchaj, takie jest prawo? Tak. No pan mnie kuma, bo pan jest facetem, nie? Pan wie, jak to jest, no. Kobiety takie są, no. Czy poza tym, co pan mówi, istnieje jakikolwiek program, który będzie wdrażać ministerstwo seksu i biznesu? Tak. Oczywiście, mamy bardzo dużo programów. Jezu, ile my tych programów mamy, ale to w ogóle nie ma nawet czasu, żeby teraz je wymienić. Czy może pan przynajmniej jeden podać? Nie, to będzie jak nigdy. Poprosił pan Skarb Państwa o dofinansowanie 700 miliardów złotych na pierwszy miesiąc działalności ministerstwa. Czy to prawda? Tak. Tak, ponieważ działalność mojego ministerstwa jest dużo ważniejsza niż innych. Czy jest pan w stanie udowodnić ważniejszość pańskiego ministerstwa? Oczywiście. Tak. Bardzo proszę. Więc po pierwsze, seks służy czemu? Prokreacji. A z czym mamy problem? Z dzietnością. 500+ nie zadziałało, więc zadziała seks i biznes. Dziękuję! Głosujcie na mnie! Głosujcie na mnie! Okej, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Wielkie brawa dla pana. Dwugłowy profesor. Adam i Adam. Zapraszam was na scenę. Wielkie brawa dla nich. Więc uwaga. Adam i Adam wcielą się w jedną postać. I cały bajer będzie polegał na tym, że będą mówili po słowie. Co oznacza, że jak na przykład powiem do nich dzień dobry, to oni odpowiedzą... Dzień dobry. Na tej zasadzie. I teraz potrzebuję, żeby oni... byli ekspertem w jakiejś dziedzinie, w której na pewno nie mają pojęcia o tym.
Wszystko, co padło, to się znam. Podoba mi się fizyka kwantowa. Spróbujmy fizykę kwantową. Czekajcie, fizyka kwantowa. I teraz, jak się nazywa ich książka, którą właśnie wypuścili? Co, już nie takie proste? Splątanie kwantowe. Jak? Splątanie kwantowe. Doskonale. Dobrze, drodzy Państwo, 3, 2, 1, kwanty. 3, 2, 1? Kwanty. Dobry wieczór Państwu. Witam w moim programie Z nauką na ty. Dzisiejszym moim gościem jest pan Adam Lewandowski, który jest specjalistą w dziedzinie fizyki kwantowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsze pytanie. W ogóle jak się jechało tutaj do nas do studia? Bardzo fajnie. Pierwsze pytanie. Czym jest splątanie kwantowe? Splątanie kwantowe jest tym, czym na człowiek jest wykształcony wobec świata i kosmosu i przestrzeni publicznej, która poniekąd jest bardzo tajemnicza. Okej, przepraszam, bo nie za bardzo jakby jest to odpowiedź na moje pytanie. Może gdyby pan powiedział po prostu, czym jest kwant? Czym jest kwant? Kwant to taki mały koń na biegunach. Okej, rozumiem, że to jest jakaś forma metafory, tak? Owszem. No. No dobrze, może nie będę cisnął. No dobrze, a w takim razie w czym fizyka kwantowa może nam, tutaj zwykłym ludziom, się przydać we współczesnym świecie? Fizyka kwantowa może się przydać wszystkim we wszechświecie. No tak, ale w jaki sposób konkretnie? Może być na różnych poziomie Mach. Tak. No dobrze, bo cały czas pan jakby ucieka od odpowiedzi i gdyby mógł mi pan powiedzieć, nam, zwykłym ludziom, wytłumaczyć jak krowie na rowie, jaka jest najważniejsza zasada fizyki kwantowej? Krowa ma tego dosyć. A fizyka też ma tego poniekąd. No dobrze, a czy są na przykład na publiczności jakieś pytania do naszego eksperta w dziedzinie fizyki kwantowej? Śmiało, kto ma pytanie do naszego eksperta? Czy widzieli kwant? Panie profesorze, czy widział pan kwant? Kwant to taki kurdupel i on jest widoczny, ale nie gołym nogą. No dobrze, jeszcze jedno ostatnie pytanie, to jest naprawdę ostatnia szansa, żeby naszego eksperta zapytać. Słucham. Słucham? Dlaczego ekspert wygląda, jakby sam był splątany? Jest taka choroba, która dotyka różnych fizyków we wszechświecie. Okej, dziękujemy, wielkie brawa dla eksperta! Zapraszam wszystkich na scenę, zapraszam. I teraz, drodzy Państwo, kolejna gra wysokiego ryzyka. Od razu uprzedzę, liczy się ilość, nie jakość tego, co spróbujemy tutaj dla Państwa wyimprowizować. Gra się nazywa Seks ze mną jest jak. Państwo krzykną jak co, a my na szybko postaramy się wymyślić i wytłumaczyć, dlaczego seks ze mną jest jak ta rzecz. Więc seks ze mną jest jak co? Jaki rzeczownik, poproszę? Jak cytryna. Ze mną jest jak cytryna. Seks ze mną jest jak cytryna, wykręci ci ryja. Seks ze mną jest jak cytryna. Tani i pasuje do herbaty. Seks ze mną jest jak cytryna. W środku mam nasienie. Dobrze, poproszę o kolejną rzecz. Seks ze mną jest jak co? Jak ruletka. Podoba mi się jak ruletka. Zobaczmy, co z tego będzie. Seks ze mną jest jak ruletka. Nieźle kręcę kulkami. Seks ze mną jest jak ruletka. Kasyno zawsze wygrywa.
ze mną jest jak ruletka. Najlepiej jakby byli czerwoni i czarni. Okej, okay, jeszcze, masz coś jeszcze słowo? Seks ze mną jest jak ruletka, gram sam. Drodzy Państwo, jeszcze coś tutaj z tej strony tym razem. Czy tam... Jak równanie matematyczne. Seks ze mną jest jak równanie matematyczne. Seks ze mną jest jak równanie matematyczne. Muszą się zgadzać obie strony. Nie przebijemy tego. Kolejna rzecz z tej strony. Jaki rzeczownik? Jak ogień. To zbyt łatwe. Jak szampon. Jak szampon? Czy szambo? Jak szambo. Seks ze mną jest jak szambo. Wciąga. Szampon. A szampon, czym szambo. Sorry. Szambo jest ciekawszy. Seks ze mną jest jak szampon. Pozbędziesz się łupieżu. Seks ze mną jest jak szampon, mogą cię szczypać oczy. Seks ze mną jest jak szampon, kosztuje 13,50. Seks ze mną jest jak szampon, najlepszy taki bambino. Seks ze mną jest jak szampon, najlepiej pod prysznicem. O, proszę bardzo, warto było poczekać. Drodzy Państwo, ostatnia rzecz, niech to będzie jakaś czynność. Seks ze mną jest jak pierwsza komunia, dobra, zróbmy to. Przynajmniej zarobisz. Seks ze mną jest jak pierwsza komunia. Jak chcesz być dobrym katolikiem, musisz to zaliczyć. Nie wiem dlaczego. Seks ze mną jest jak pierwsza komunia, rodzice przejebali wypłatę. Ojej, ale to są same syfy. Tak, nie, spróbuj łagodnie. No to nie mam nic do zadania. Dobrze, to ostatnia, już naprawdę ostatnia rzecz, jakaś czynność. Sranie! Sranie padło! Drodzy Państwo, ktoś czekał do samego końca. Ale nie, 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 co, tego nie weźmiemy. Co, tutaj co? Pani Spłońska, dojenie krowy. Dojenie krowy, super. Jak dojenie krowy? Nie kojarzy się to kompletnie z tym. Ewa, chciałaś? Tak, ale to... Chciałaś. Dobra, coś innego. Coś jeszcze? Jazda na rowerze. Proszę bardzo, jazda na rowerze. Seks ze mną jest jak jazda na rowerze. Tego się kurwa nie zapomina. Seks ze mną jest jak jazda na rowerze, tylko po ścieżce. Okej, dziękujemy. Dziękujemy. Dobra, możecie usiąść. I uwaga, drodzy Państwo, na sam koniec... Tylko chciałam powiedzieć, że to wszystko jest nieprawdą. To jest wszystko wymyślone, improwizowane. Na sam koniec zapraszam Maćka Buchwalda. I teraz tak, Maciek ma prawdziwe wyzwanie, drodzy Państwo, ponieważ ja przygotowałem dla Maćka prezentację, która będzie tam wyświetlana, tam. I Maciek nie widział tej prezentacji. I od Państwa wezmę teraz, na jaki temat prowadzi prezentację. Okej. Okay. A zróbmy, że jest nie to... Nie wiem, co to jest. Zróbmy, jak że 2-0 w ósemkę? Sprzedaż. A zróbmy, umówmy się, że Maciek jest na jakiejś konferencji biznesowej i jaki temat porusza na tej konferencji? Zarządzanie personelem? Dobrze, to jest jedno. Co jeszcze tutaj jest? Owocowe czwartki, co jeszcze? O czym się w ogóle robi takie prezentacje? Zróbmy, jak zarządzać personelem. Chyba jest. Dobrze? Zróbmy, jak zarządzać personelem. I teraz tak, Maciek tego nie widział. To jest pierwszy, to jest temat, który mu teraz narzuciliśmy. I uwaga, ja krzyknę 3, 2, 1 i powitajcie brawami Maćka Buchwalda. Dzień dobry, słuchajcie. Biznes. W biznesie najważniejsze jest zarządzanie personelem. Musisz być jak orzeł. Nie możesz wchodzić jak przepiórka, jak kura, jak kurczak, kura do biura. Wlatujesz. W ten sposób. Jednocześnie przytulasz pracowników, ale dajesz im do zrozumienia, że są niżej od ciebie. To jest najważniejsza rzecz. Wzbudzać szacunek i strach w jednym. Mówisz do nich, moje myszki, orzeł je myszy, boją się, i tak dalej. Okej.
To jest bardzo metaforyczny obrazek, bo ludzie są jak hantle. Za pomocą ich ty się wzmacniasz, tak? Więc wyciskaj pracowników, a urosną ci muskuły. To jest moja rada. Tyle mogę powiedzieć. Taki ciekawy fakt o królikach. Jedzą własne gówno. Są koprofagami. I podobnie jest to w pracy. Wciskasz ludziom gówno, a oni je jedzą. Ważne, żeby się nie zorientowali i szli w to jak króliki. Tu jest bardzo ciekawy wykres. Nie są podane, są podane miesiące, ale nie jest podane, czym są te kolory. Kolory to jest zależność bycia, zależność jakby takiej miłości do ludzi od bycia chujem. Na początku zielona to jest miłość, niebieska to jest ta druga rzecz. Zobaczcie, na początku jest więcej zielonego, a potem, kiedy chcemy wyników, dużo więcej niebieskiego. Niebieskie jest też na dole, a zielone na górze, nieprzypadkowo, bo jakby zawsze człowiek zostaje z tym ostatnim wrażeniem. Czyli na przykład opierasz kogoś, a na koniec tego mówisz, a i tak cię lubię. I on zostaje z tą fajną myślą, nie pamięta już o tym opierolu. To jest taka wskazówka. W każdej sali musi być polska flaga. W każdym open space, w każdym boksie, w każdej przestrzeni, w biurze, gdziekolwiek pracujecie, musi być polska flaga. Dlaczego? Bo kiedy idziesz i pracownik mówi, nie rozumiem, nie wiem, czego ode mnie chcesz, powiesz, nie zrobisz tego dla mnie, zrób to dla Polski. OK? I w ten sposób to działa. Ciekawym eksperymentem, kiedy w biurze, w miejscu pracy wkrada się rutyna, jest zainstalowanie tam pewnego rzadkiego gatunku małpiatek, które podgryzają różnego rodzaju podłużne przedmioty. Niezależnie, czy są banany, długopisy, członki męskie. I to wprowadza na początku chaos, a potem ty udajesz, że nie wiesz, o co chodzi. Ludzie mówią, Jezu, małpiatki się zalęgły, a ty sprowadzasz firmę, która je usuwa i jesteś bohaterem. To nie zawsze działa, ale polecam. Przejdźmy do następnego slajdu. To jest bardzo ważna rzecz, bo warto w biurze umieścić zdjęcie takiego przeciętnego człowieka, takiego everymana, takiego, który się z nikim nie kojarzy, bo wtedy ludzie mówią, ej, nie muszę być kimś, tak, po prostu. Więc jakieś tutaj takie zdjęcie ze stoka, po prostu biały mężczyzna, papier, kibel, z czym nam to się kojarzy, tak? Ze sraniem też, ale jest coś takiego, że, i proszę, weźcie to na poważnie, bo ludzi nudzą konferencje, takie jak ta. Ludzi nudzą zebrania, kiedy wkładasz im wiedzę. Spróbujcie wypisać ważne rzeczy na papierze toaletowym. Badania pokazują, że tak samo się wchłania wiedza przez dupę, jak przez głowę. Także wypiszcie ważne rzeczy. Jak ludzie będą to wcierać w sakę, to też to wchłoną. No i warto tak, prawda, mieć trochę dystansu. No, ja mam duży nos, także mam w gabinecie takie zdjęcie, szef pokazuje, że szef ma poczucie humoru, tylko ważne, że tylko wy możecie żartować. Wy możecie temat żartować. Jak ktoś zażartuje, to zwalniacie tę osobę i rozbieracie ją do golasa. No tak, fasola... ale poczekajcie, no właśnie chciałem powiedzieć, fasola nie przydaje się w biurze, za to bób, tak. Dlaczego? Dlaczego? Bób się przydaje w takich okolicznościach, że jeżeli mam jakiś pokój socjalny, taki, w którym można napić się kawy, porozmawiać, gdzie można iść na przerwę, to jak czujemy, że pracownicy za dużo czasu tam spędzają, wpierdalamy tam bób, który tak śmierdzi, że wszyscy wypierdalają z powrotem do roboty. Także po to jest bób i to się nazywa zadaniem bobu pracownikom. No i co? Mariusz Pudzianowski, mój osobisty taki, powiedziałbym, mentor biznesowy, bo to jest człowiek, który, no, co nie mogę powiedzieć, niewiele, skuteczny, działa, mało mówi, po prostu robi. Nie mam nic do powiedzenia o Mariuszu Pudzianowskim, ale wie, fajnie, że jest napis, bo gdyby nie było napisu, to by po prostu to było każde polskie miasto z rynkiem wyłożonym betonem. Ale Radom, dlaczego Radom w ogóle jest przykładem świetnym, jeśli chodzi o zarządzanie personelem. Zobaczcie, Radom jest memem, ludzie się śmieją z Radomia, ale właśnie w Radomiu ktoś mądrze pomyślał. Burmistrz ludzi powiedział, słuchajcie, nic u nas nie ma fajnego. Największą atrakcją jest pomnik serka homogenizowanego, bo to jest prawda, jest w Radomiu, wielkości serka. Mamy lotnisko, które nie lata, nie latają samoloty, zamknęli. Wszyscy się z nas śmieją. Zróbmy z tego atut. Wypromujmy Radom jako najbardziej śmieszne, gówniane miasto w Polsce. I udało im się. Więc uważam, że czasami trzeba patrzeć na swoje braki. Ja jak mam w firmie złych pracowników, mówię, zróbmy z tego atut.
z tego, że jesteście tak beznadziejni. Mówią, dziękujemy, że od nas nie wymagasz więcej niż umiemy. I to wtedy działa. Dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo. To była moja prezentacja. Wielkie brawa, Maćka! To była ostatnia rzecz. Wielkie brawa. Ewa Błachnio, Filip Puzyr, Michał Leja, Adam Gajda, Adam Sobaniec, Maciej Buchwald. I razy Wam się Mateusz Płocha. Dziękujemy Wam bardzo.